Dzień dobry, witam Was wszystkich. Nazywam się Marek. Jak niektórzy z Was wiedzą, jestem mężem Paulinki, którą macie przyjemność często oglądać. Jest to bardzo miłe i przyjemne, że jesteście z nami. Dzisiaj postanowiłem wystąpić przed Wami, ponieważ bardzo wiele osób zadaje pytanie, dlaczego przejawiłam się w takiej rodzinie, czemu mam do czynienia z takimi rodzicami, z takim rodzeństwem, co ja takiego zrobiłem w poprzednich wcieleniach, że jestem tak karany, tak doświadczany i tak dalej. Słuchajcie, to nie jest tak, że jesteście karani, czy w jakiś sposób musicie coś odpracować. Jest to po części w ten sposób, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pamiętajcie o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoje własne drogi, ścieżki doświadczania. Dlatego nie zawsze jest tak, że plan duszy, który był na przestrzeniach świetlistych, w założeniach, co przepracujecie, czego się nauczycie, musi być realizowany tutaj na Ziemi. Każdy nasz wybór zmienia koncepcję tego, czego doświadczamy. I teraz Wam opowiem na swoim przykładzie, ponieważ ja długi czas pracowałem i nadal pracuję nad relacjami z moim bratem. Bardzo go kocham i oczekiwałem od niego, że będzie odwzajemniał tą miłość tak, jak ja jemu ją okazywałem. Jednak on dokonywał swoich wyborów i w pewnym momencie zauważyłem, że wszelkie jego zachowania, wszelkie jego odpowiedzi i inne cechy charakteru zaczynają mnie denerwować, wyprowadzać z równowagi, irytować, co było bardzo trudne, ponieważ nasze spotkania zaczynały się i kończyły awanturą. Nie rozumiałem przez bardzo długi czas, dlaczego tak jest i dlaczego po każdej takiej awanturze czuję w sercu pustkę, smutek, jestem przygnębiony. Były to bardzo negatywne uczucia. Zrozumiałem po pewnym czasie, w czasie pracy z Wami i w czasie swojego rozwoju, że on jest osobną istotą, mającą prawo podejmować swoje decyzje i swoje rzeczy, które są jego wyborami. To, że on tak się zachowywał, to była tylko i wyłącznie lekcja dla mnie, abym zrozumiał, że każdy ma wolną wolę i każdy ma prawo wybierać swoją ścieżkę. I tak właśnie jest. Większość z nas miała taką sytuację, że chciałaby, żeby ta druga osoba się zmieniła na wzór tego, czego my oczekujemy. Ale dlaczego ma się zmieniać? Dlaczego my chcemy ingerować w jej wolną wolę i zmieniać ją? Przecież ona dokonuje swoich wyborów. My dokonujemy swoich. Akceptacja jej wyborów, ja wiem, że jest bardzo trudna i bardzo skomplikowana, ale to jest nasza lekcja. Szanujmy, że jesteśmy inni
i że idziemy różnymi ścieżkami. To, że w danym momencie ta druga osoba nie jest w stanie odwzajemnić nam swoje uczucia, zachowuje się tak, jak je zachowuje, to oznacza tylko tyle, że nie jest jeszcze gotowa, nie jest jeszcze na takim etapie, żeby móc nawiązać pozytywne relacje z innymi istotami. I my, jako bardziej rozwinięci, bardziej uświadomieni, bardziej uduchowieni, pamiętajmy o tym, że kochajmy ją taką, jaką ona jest. Kochajmy ją za to, że jest naszą siostrą, naszym bratem, zarówno tutaj, jak i w przestrzeni duchowej. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ponieważ ja tego się bardzo długo uczyłem. Wielokrotnie miałem pretensje i do źródła, i do siebie, i do swojego brata. Dlaczego nic się nie zmienia? No właśnie dlatego, bo go nie akceptowałem. Ja chciałem go zmienić na to, czego ja oczekiwałem od niego. Akceptacja jest bardzo ważna. Akceptacja stanowi klucz do tego, żeby móc współistnieć ze sobą. Innym aspektem jest to, że dużo później zaczęło do mnie docierać, że on mnie irytuje pod każdym względem. Do tej pory pracuję z tą irytacją, ale ona jest związana z tym, że on jako istota uświadamia mi moje słabości, moje błędy, wszystko to, co jeszcze jest we mnie, czego jeszcze nie przepracowałem, nie uleczyłem. I dlatego obserwujmy siebie. Patrzmy na to, jakie emocje, jakie uczucia z nas wypływają, kiedy spotykamy się z najbliższymi, czujemy się niezręcznie, czujemy się skrzywdzeni, zranieni. Oni tak naprawdę uczą nas, gdzie jest u nas jeszcze dysharmonia. Ja cały czas pracuję nad tym i staram się z całych sił pracować nad tymi uczuciami, leczyć je, akceptować mojego brata, że nie ma ochoty ze mną się spotykać, że dzwoni raz na pół roku. Trudno. Ja wiem, że to jest smutne. Ja wiem, że to może boleć, ale on dokonał tego wyboru, a ja się staram to akceptować. Jeżeli odczuwam jakąś irytację, jakiś ból, jakiś smutek, że on tak, a nie inaczej się zachował, zagłębiam się, medytuję, łączę się ze źródłem i szukam w sobie przyczyny, dlaczego te uczucia się pojawiły, skąd one się wzięły i dlaczego są one tak mocno dla mnie bolesne. Pamiętajcie, te istoty podjęły się bardzo trudnej rzeczy, ponieważ one mają bezpośredni kontakt z wami. One też mają uczucia i też mają swoje emocje, nad którymi one pracują. A mimo to podjęły się próby pokazania nam też naszych słabości. I to można powiedzieć wstępem, dlaczego tak, a nie inaczej, układają się nasze ścieżki doświadczania, przejawienia z tymi istotami, a nie innymi. Oczywiście to jest tylko wstęp, ponieważ to jest jeden z wielu aspektów, dlaczego z tymi istotami staramy się przejawić, staramy się uzdrowić nasze relacje i dlaczego jest to tak ważne dla nas, żeby te relacje z nimi były jak najbardziej pozytywne w energiach miłości, w energiach
odczuwania radości ze sobą. Następnym razem postaram się Wam omówić, dlaczego karmicznie spotykamy się z takimi istotami. Czemu te istoty też się podejmują próby przejawiania się z nami, żeby naszą karmę z nimi móc uleczyć, uzdrowić i naprawić. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym tematem, że będziecie chętnie tego słuchać. Jeżeli macie jakieś pytania, może wnioski, może swoje opinie, bardzo chętnie ich wysłucham, więc piszcie to, co czujecie i o co byście się chcieli jeszcze zapytać. Pozdrawiam Was z całego serca. Ja i Paulina.